Zadanie czwarte. Stężeniowa stała równowagi reakcji CO plus H2O daje nam CO2 plus H2. Wszystkie reagenty są w fazie gazowej. W temperaturze 1000 kelwinów jest równa 1. W reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 6 moli tlenku węgla 2. Oblicz, ile moli wody w postaci pary wodnej należy wprowadzić do reaktora, aby po ustaleniu się równowagi w temperaturze 1000 kelwinów liczba moli wodoru była 2 razy większa od liczby moli tlenku węgla 2. Rozpiszmy sobie to równanie poniżej, tak aby móc swobodnie podpisać wszystko pod tym równaniem. Początkowa liczba moli nas interesuje. Wiemy, że na początku, zgodnie z tym, co jest w informacji do zadania, znajdowało się 6 moli tlenku węgla 2. Nieznana liczba moli wody, ja ją tutaj zapiszę jako Y. Oraz nie mamy nic napisane o tym, żeby produkty znajdowały się w tym układzie przed reakcją, więc możemy zapisać, że na początku było ich 0 moli. Co ważne, jeżeli wiemy, i to jest podane w informacji do zadania, że V, czyli nasza objętość, jest wartością stałą, czyli równa się konstant, to wtedy możemy przyjąć, że ta liczba moli jest równa co do wielkości stężeniu molowemu, tylko różnią się między sobą jednostką. Dlatego tutaj zapisuję liczbę moli, a nie stężenie, żebyśmy wiedzieli, jak to zachodzi tutaj wszystko stechiometrycznie. Ile nam przereagowało? No, wiemy, że na pewno ubyło nam x moli CO, tak samo x moli H2O. I przybyło nam x moli CO2 i x moli H2, dlatego że ta reakcja zachodzi w stosunku stechiometrycznym 1 do 1. No i liczba moli w stanie równowagi to jest dokładnie w przypadku wszystkich reagentów spisujemy to, co jest od góry do dołu, czyli 6 minus x dla CO, y minus x dla H2O, x dla CO2 i x dla H2. Wiemy również z treści do zadania, że stężeniowa stała równowagi K jest równa dla tej reakcji w opisanych warunkach 1. Teraz wiemy jeszcze jedną istotną rzecz, że stosunek liczby moli wodoru do liczby moli CO jest równy 2 do 1, ponieważ jest jasno napisane, że liczba moli wodoru była 2 razy większa od liczby moli tlenku węgla 2. A zatem widzimy, że w stanie równowagi liczba moli wodoru to jest x, natomiast liczba moli CO w stanie równowagi to jest 6 minus x i stosunek ten wynosi 2 do 1. Przeliczając dalej to równanie otrzymujemy następująco, że 12 minus 2x równa się x. Następnie 12 to się równa 3x, no i z tego, dzieląc już przez 3, otrzymujemy naszego x-a, bardzo istotnego, wynosi on 4 mole i na tej podstawie możemy już sobie podstawić te wszystkie wielkości liczby moli, czy też w przypadku stałej równowagi stężeń, do równania na stałą stężeniową. Wiemy przecież, że K będzie równa stężeniu molowemu produktów, czyli tutaj będzie CO2 razy H2 podzielone przez stężenie substratów. Potęgujemy to jeszcze zawsze przez współczynniki stechiometryczne, natomiast w tym przypadku nie ma współczynników. To znaczy one wynoszą 1, więc tutaj nie musimy niczego potęgować. I teraz odpowiednio podstawiamy. Nasze K jest równe 1 i następnie CO2 to stężenie będzie wynosić 4, no bo to jest x. Dla H2 też jest to x, czyli 4. Dla CO to będzie 6 minus x, czyli 6 minus 4 to jest 2. No i dla H2O to jest y minus x, czyli po prostu y minus 4. Następnie przeliczamy to równanie. Przenosząc mianownik na lewą stronę otrzymujemy, że 2y minus 8 równa się 16. Następnie 2y równa się 24 i nasz końcowy wynik y to się równa 12 i żeby sobie zapisać jednostkę mol. Tyle moli pary wodnej należało użyć, czy też wprowadzić do tego reaktora, aby zaszła opisana tutaj reakcja. I takie rozwiązanie daje pełne 2 punkty za zadanie czwarte. 1 punkt za prawidłową metodę, 2 punkt za prawidłowy wynik z jednostką.